you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam on route. No i witam bardzo serdecznie na służbie. Wejdziemy teraz na interwencję. Jest napad gdzieś w sklepie, także troszeczkę sobie postrzelamy tym razem. Zajedziemy sobie z tej strony. Proszę. Masz. Ach, uciek. Uciek, uciek, biegniemy szybciutko. Dobra. O kurczę. Masz. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Dobra, przeładuj sobie, chodź tutaj. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Not a fucking chance, copper. Ale dostał. Stay down. Ładnie siadło. Chodź tutaj. Phil. Phelps. Ale rozebrysło. Pięknie. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Poważnie? Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Pięknie poszło. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers, stop! LAPD! Chodź tu, koleżko. Nie mamy broni? Nie mamy broni. Kurczę. Jakbyśmy sobie trochę poszczerali. Podejrzenie są oznaczone na mapie na kolor czerwony. Hold it right there!
Już go... Już... A nie, no gdzie on uciekł? Na dach ucieka. Chodź, kolego. Dobrze. Już na mnie uciekniesz, kolego. Kurde. Teraz ja już przegiął. Teraz już przegiąłeś. Kopać gliniarza na służbie? Niekorzystnie. Wow. Chodź tu. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Nawet dobrym kom... O! Looks like we've got the place to ourselves. Skubaniec. Dobrym kondycję ma. Ach, masz. Oj, 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 oj. Proszę. What are you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. No i proszę, kolejna sprawa. Tak wyszło, że byliśmy pierwsi na miejscu zbrodni, także mamy okazję się wykazać. No to zbadajmy najpierw zwłoki. Dobrze, zbadaj głowę i ramiona ofiary. Bo nic tu nie ma. W tej głowie. Dobra. Głowa w porządku. Ręce zobaczmy. Ręce. Ręka jest ok, w porządku. Tu była głowa. Druga ręka. Też nic nie ma.
Dobra, tu nic nie ma. Zobaczmy, czy ma jakieś dokumenty. Okej, co tu mamy? Bank Arcadia, West 3rd Street. Nazwisko Galetta. Kolczyki perłowe. $52, tak? Dokonane płatności. Data, numer wpłaty, wpłacono saldo odbiorca. Tu jest Martin Gagliardi. Kwit depozytowy. Jeżeli towar nie zostanie spłacony i odebrany najpóźniej dnia 20 stycznia. Nowa poszlaka. Kwit depozytowy. Dobrze. Odłóż to na miejsce. Zobaczmy, czy jesteś w drugiej. Po drugiej stronie, kolego. Tutaj. Zobaczmy. Pusto, tak? No to czyli to było chyba na tyle. Dobra, to będzie na tyle. Tam coś jest. Dokładnie poszukaj. Poszukaj lokacje. Mamy łuski. Kaliber 32, tak? Nic już więcej nie ma? Nic już więcej nie ma. Jeszcze coś tu jest? Zerknijmy. Do auta na razie nie będziemy wchodzić. Z tobą nie mogę pogadać. Z tobą też nie. A jest, żeby rozpocząć rozmowę. Nowy cel. Przesłuchaj naocznego świadka. No dobra. Tu coś leży? Nie. To tylko tak mi się wydawało, że coś leży. Tutaj jeszcze zobaczmy, czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia. Dobra, dobra. To jest kosz. No proszę. FN Browning, serial number 01138. I need to run it by a gun store. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. No dobra. Pytamy o niego później. Czy teraz? Zobaczmy, jak to wygląda. Ludzie. Ofiara. Mężczyzna zastrzelony na chodniku. Świadek. Świadek jeszcze nieznany. Kobieta, która była naocznym świadkiem wydarzenia i opuściła miejsce zbrodni. Poszlaki. Użycie broni palnej. Incydent z użyciem broni palnej, w którego wyniku zginął mężczyzna. Dobra. Kwit depozytowy na perłowe kolczyki został wystawiony przez Bank Arcadia na nazwisko Galetta. Łuski kalibru 32, 5 łusek po wystrzałach z pistoletu o kalibrze 32 znaleziono na chodniku. Pistolet Browning model 1922, numer seryjny. Dobra. No i lokacje. Sklep obuwniczy, sklep z bronią. Ale chyba najpierw kurczę. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. No dobra, czyli musimy najpierw przesłuchać kobietę. Ale zanim przesłuchamy kobietę, to może jeszcze pooglądamy, co tu jest. Spoko, ty nam się kobieto nie śpiesz na razie. My tutaj sobie poszperamy, poszukamy czegoś ciekawego. Ale nic na razie tu nie widzę. Tutaj też nic, tutaj coś jest. Są jakieś drzwi, ale tam też nie można wejść.
Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Ale czekaj, czekaj. Informacje o świadku można zobaczyć po lewej stronie. Sprzedawczyni jest w sklepie obuwniczym. Naoczny świadek morderstwa Everetta Ga... O, takie dziwne nazwisko. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Jeśli uważasz, że świadek kłamie i możesz to udowodnić, wybierz oskarż o kłamstwo. Naciśnij 3, aby skorzystać, aby oskarżyć świadka o kłamstwo. Aha, i teraz możemy przejrzeć notatnik, tak? Tu jest użycie broni, kwit depozytowy, łuski kalibru, pistolet. Tu jest kwit depozytowy, zerknijmy to jeszcze raz na ten kwit. Kwit depozytowy na perłowe kolczyki został wystawiony przez bank Arcadia, nazwisko Giulietta, to jest ta kobieta. Oskarż o kłamstwo. Gdzie jest ta trójka? Jest tutaj trójeczka, proszę. Miss Coletta, you know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Wybierz ze swojego notatnika dowód, który potwierdza kłamstwo przesłuchiwanej osoby. No, kwit depozytowy. Na jej nazwisko. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh God, I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Domniemany sprawca. Przebieg zbrodni. Dobra, domniemany sprawca, zobaczmy. Which jewelry store? Hartfields. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Jeśli uważasz, że świadek... Naciśnij 2, by zakwestionować zeznanie świadka. No dobra. Zobaczmy 2. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Okej. Przebieg zbrodni. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Jeśli uważasz, że świadek mówi prawdę, wybierz uwierz. No to teraz uwierzymy jej. Need you to concentrate, Miss Coletta.
Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then three very quickly close together. Five. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened, Mr. Cage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Wykryte poszlaki zostaną oznaczone na mapie. A mapa jest tutaj, tak? Sklep jublerski. Sklep z bronią palną. Najpierw odwiedzimy sklep z bronią palną. Może tam dowiemy się, na kogo ta broń, którą znaleźliśmy w koszu, była zarejestrowana, albo kto kupił. No. Zobaczymy. A tutaj coś jeszcze świta? Aha, tu już nic nie możemy zrobić chyba. Dobra, tutaj już nic nie możemy zrobić. We have the murder weapon and the murder. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield. That's a couple of blocks from here. You're thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Sprawdź sklep jublerski Hartfield. Żeby się upewnić, ja tutaj bym proponował odwiedzić, czekajcie, jest dobrze, tu jest ten sklep jublerski, najpierw odwiedzimy ten sklep z bronią. Najpierw odwiedzimy sklep z bronią. Wow, wow, wow. Tutaj nie wiem, czy... może inaczej. Nie wszyscy może wiedzą. To była pierwsza gra, w której wykorzystano... wykorzystano tak szczegółowe animacje twarzy. To było, jak to się nazywało? Capture Move? Coś takiego. I tutaj specjalnie to... specjalnie w tej grze to wykorzystano. Takie nagrywanie twarzy, mimikę, zachowanie, aby podczas przesłuchiwań było widać, czy dana osoba kłamie, czy mówi prawdę. Na tym to... Gdzie to jest ta broń? Po drugiej. Na tym to polegało. Sklep z bronią palną. I muszę przyznać, że to bardzo dobrze wyszło. Jak na tamte czasy. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield, jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Serwisowanie narzędzia zbrodni. Nowa poszlaka. A gdzie... Kolego, ale żeś się rozpędził. Wchodzimy do samochodu. Wchodzimy do samochodu. Ale jeszcze to był jeden taki motyw. Jakbym tutaj wsiadł od strony pasażera. Tak. Nie, nie. Już wiem chyba, jeszcze raz. Chyba trzeba przytrzymać ten klawisz. Dokładnie. Każdą lokację dostępną w notatniku możesz ustawić jako cel. Czyli teraz jesteśmy pasażerami, a nasz wspólnik będzie kierowcą. Sklep jublerski.
ustaw. Dokładnie tak to działa. To można powiedzieć, że to jest taka szybka podróż. Bo możemy sobie teraz... No właśnie, o to chodziło. Możemy sobie skrócić drogę. No i jeszcze jesteśmy na miejscu. Przesłuchaj Edgara Clue. Jeszcze zobaczymy, jakie mamy tutaj poszlaki. Jest tu tak, użycie broni palnej, jest kwit depozytowy, łuski kalibru, pistolet, zidentyfikowanie podejrzanego. Sprawdawczyni zaznała, że po ostrej kłótni Kalu zastrzelił, dobra, możliwy motyw. Motywem mogło być wrogość na tle rasowym między Kalu a Gagiem. I właściciel sklepu zaznał, że Kalu serwisował u niego Browninga o numerze seryjnym 01138. Zobaczmy. Może mi się do czegoś to przyda. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No, Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Oj, kolego, go, chodź tu. Go, go! Dobra, dobra, wiem, gdzie on uciekł. To ci skubaniec, no. Ach. Teraz mamy broń. Możemy jej użyć. Kurczę, uciekł. Uciekł, 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 uciekł. Kurczę. Musi to kółeczko dojść do końca. Jeżeli się to kółeczko napełni do końca, to wtedy nasz oficer wystrzeli w powietrze, a nasz podejrzany się zatrzyma. O właśnie, o to chodziło. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. No i teraz nam zostało discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. No i teraz nam zostało przesłuchanie naszego podejrzanego Edgara Kalu i udowodnienie mu, że to on jest mordercą. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put five rounds in Gage's back. Gage was a bastard.
Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Oskarżymy go o kłamstwo. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Zidentyfikowanie podejrzanego, proszę. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Możliwy motyw o tle religijnym. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Cullen. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Zobaczmy, co my tu mamy. Użycie broni, łuski, pistolet, serwisowanie narzędzi, możliwe motyw o tle religijnym. Możliwy motyw o tle religijnym, tak? Możemy zakwestionować albo oskarżyć go o kłamstwo. Jeszcze raz zobaczmy, co tutaj pisze dokładnie. Aha. No to tak, zakwestionuj to. You left wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Udało się. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing. No i to był kierunek w stronę, aby zostać detektywem. W stronę awansu. No i zobaczmy tutaj. Patrol ukończony. Twoje działania umożliwiły ci awans. Przygotuj się na objęcie nowego stanowiska. Departament Policji w Los Angeles. Statystyki funkcjonariusza. Wydajne techniki śledcze. Sprawność w posługiwaniu się bronią. Znaczne możliwości fizyczne. Dobra intuicja podczas przesłuchiwań. I na tym zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.